Witam Was ponownie. Jest taka sprawa, akurat przeczytałem artykuł mówiący mianowicie o tym, że nadchodzą ciężkie czasy dla poszukiwaczy, jak to się mówi, nawet się rymuje. Ten artykuł akurat jest, jak widzimy, 19 października, czyli taka najnowsza informacja. I co tutaj ogólnie wynika z tego artykułu właściwie zamieszczonego na internecie? Co tutaj z tego możemy wyczytać? Bo widzę, że no tutaj naprawdę się zaczynają poważne problemy dla poszukiwaczy, no i będą niezłe jaja, że tak powiem, dla osób, które nie mają pozwoleń i tak dalej. No więc dobrze, zaczynajmy artykuł. Nadchodzą ciężkie czasy dla osób chodzących z wykrywaczami. Grozi im nawet kara więzienia. Proszę bardzo. Czyli będą zamykać po prostu. No i co tutaj dalej mamy, prawda? Czytajmy sobie. Od nowego roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie zabytków. Jeden z artykułów mówi o karach grzywny, ograniczenia wolności lub więzienia za poszukiwanie z urządzeniami elektronicznymi. Co to oznacza dla właścicieli wykrywaczy? No jednym słowem, będą mieli problemy. Tu mamy takie, zobaczcie, fajne zdjęcie pana poszukiwacza, który sobie, prawda, chodzi i szuka sobie po polu. I za to niedługo będą zamykać. Zobaczcie. Jedziemy dalej. Poszukiwanie przedmiotów, tudzież śladów w przeszłości z pomocą detektora metalu jest w naszym kraju popularne, a osób posługujących się tego typu urządzeniami wciąż przybywa. Mają coraz lepszy sprzęt, a ich wyprawy budzą często kontrowersje. Zwłaszcza wśród osób zajmujących się zabezpieczeniem miejsc pamięci czy grobów żołnierzy. To w dużej mierze dzięki nim nowe przepisy mogą znacznie utrudnić poszukiwanie amatorom. Ponadto zmieniona zostaje klasyfikacja takiego czynu z wykroczenia na przestępstwo. No i tu już wchodzimy na bardzo ciężkie tematy. Czekajcie, na chwilę zatrzymam, bo tak ciężko mi się to czyta. Trzymając aparat jeszcze w rękach. No i dobra, zjedźmy sobie niżej. Artykuł 109c, który zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 roku, brzmi: kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych, i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tu mam kolejne fajne zdjęcie. Eksperci komentują, że ustawodawca, wprowadzając w życie wspomnianą nowelizację, w praktyce reaguje na pewne niepokojące zjawisko. Jest w nim większa w ostatnich liczbach przestępstw przeciwko zabytkom popełnianych w wyniku prowadzenia nielegalnych poszukiwań. Ach, czekajcie, bo tak nie umiem czytać, jak to aparat mi tu lata. No tu mamy kolejne zdjęcie. Nie wiem, co to jest za wykrywacz, nawet jaki to jest model. Nie kojarzę tego modelu w ogóle. Może jakiś garezik? Nie wiem, jakby ktoś wiedział. Co to jest za sprzęcior? Fajna obudowa, taka dziwna trochę. No, coś porządnego musi być. Ale jedźmy sobie niżej. Słuchajcie, co tu jeszcze mamy? Choć wydawałoby się, że w kwestii nielegalnego poszukiwania skarbów mamy surowe prawo. W innych krajach europejskich, na przykład w Irlandii, Bułgarii czy Rumunii, bywa jeszcze bardziej rygorystycznie. Nie ma tam możliwości, aby prowadzić jakiekolwiek poszukiwania przez amatorów. W Polsce nadal jest taka opcja, choć wymaga uzyskania pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków. No i tutaj muszę Wam przyznać, jest to naprawdę męcząca sprawa.
Sam wiem z swojego doświadczenia, że to jest, no, słuchajcie, papierologii tyle wypełniania, że naprawdę masakra. Na chwilę zatrzymam. No i dobra, to już czekajcie, dojedziemy do końca tego materiału. Na czym to skończyliśmy? Aha, czyli na pozwoleniu od konserwatora zabytków. Następne zdanie. Poszukiwaczom nie udało się do tej pory powołać ogólnopolskiego stowarzyszenia zrzeszającego wszystkich pasjonatów czy federacji stowarzyszeń. No jak to z tego względu widać, to się dzieje, wiadomo. Każdy ma swoją rację, w sumie no nigdy nie będzie zgody między poszukiwaczami, prawda? Każdy ma swoją rację zawsze, że tak powiem. Ale dobrze, to doczytajmy dalej. Z tego powodu nie ma ich kto reprezentować przed ustawodawcą. Między innymi z tego wynika negatywny wizerunek poszukiwaczy, znany głównie ze względu na nielegalną działalność części z nich. No właśnie, i dopóki nie będzie zgody, prawda, tego już nie zmienimy. No tu już są komentarze, to może tego nie będę czytał, bo już są wulgaryzmy. No dziwne prawo, naprawdę dziwne prawo. No i niestety, to już byłby koniec tego materiału. No nas chodzą bardzo ciężkie czasy, niestety. To się chyba raczej już u nas nie zmieni w Polsce. Więc taki krótki artykuł. Ja teraz sobie jeszcze zmierzam poglądać trochę wykopki u ruskich. Też fajny kanał, polecam. Tym bardziej, że często właśnie prowadzą wykopki na żywo. No nic, także trzymajcie się i do zobaczenia. Nie ma to jak prawda wykopki w Rosji. Zobaczcie, chłopaki też się nieźle bawią. Tu już mamy transmisję. To Andrzej W. mi polecił ten kanał. Czekajcie, próbuję do nich napisać. Ty grzesz jeszcze od jak atlety. Nie, no jeśli ich zrzeć... Czekajcie chwilę. Чё тут только трое едят? Да все едят. Всем тут хватит. Да блин, сухой лето я повезу. Нет. А? Ой, хвою мы сейчас пробить до них. Еще раз попробую. Да мне греть не надо. Юрий, ты это слышал? Чё? Они до сюда, москвичи доезжают. Ну, москвичи тут можно куда угодно. Да, как по дороге. Не, когда сухо, нормально. Еще полем, говорю, полем было. Дорога приезжает лет. Газаев бургер работает с 10 до 20 часов. To są wykopki, prawda? Zobaczcie. No, chłopaki sobie. No nie my się do nich przebić, no. Czekajcie jeszcze raz. Pomniejszy obraz. Куда эти находки, если вы про бургеры, то в желудок. Hamburgera w lesie. Sobie jedzą chłopaki.